I jeszcze taka właśnie kwestia, którą chciałam poruszyć, to to, że z tym tarotem, czemu ja mu tak ufam? Ja nie ufam tarotowi. Ja tutaj nie ufam nikomu. To nie ma, jest kwestia zaufania. To jest kwestia tego, że ja sobie wypracowałam pewne rzeczy działały, pewne rzeczy nie działały, pewne rzeczy jeszcze ja sobie wyszukuję i wypróbowuję. Czasami one nie działają i faktycznie sięgam po nie jeszcze raz, żeby zobaczyć, czy na pewno. A czasami zadziałają, czasami je porzucę, wiecie, whatever. Różne rzeczy, scenariusze. Ale bez tego lęku. Zawsze próbuję bez tego lęku, no bo tak, zachowuję odpowiedni poziom szacunku do tego, z czym mogę się spotkać, z czym mogę pracować. To nie jest tak, że wiecie, sobie będę rzucać karty tarota w błoto. No to jest tak samo jak, no, nic nie będę rzucać w błoto, bo jeżeli to jest jakieś narzędzie, to jest coś, co ja chcę robić, co chcę spróbować, no to ja to szanuję. To jest po prostu taki normalny ludzki odruch. Nie spowodowany lękiem, że a nuż mi się coś stanie, a nuż moją duszę czekają setki lat potępienia. Wszystko robię w zgodzie ze sobą. Jeżeli ja czuję, że to mi nie będzie odpowiadało, że to nie jest coś dla mnie, to się za to nie biorę. Po prostu. A jeżeli się wezmę za to mimo wszystko, to się potem nie dziwię, że później mam biegunkę czy coś, nie? Ale też nie boję się tego tarota, bo moje doświadczenie jest takie, że właśnie dzięki tarotowi kilkakrotnie już w moim życiu wyszłam z poważnych, wielkich dołków. Zliczam w tym momencie trzy, jak nie cztery, tak, o których mogłabym powiedzieć na już. Sytuacje, w których tarota nie było w moim życiu. Totalnie nie realizowałam, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ja mam to narzędzie. I nie mówię, że dlatego właśnie działo się w moim życiu źle, tylko tak wyszło, że akurat w tym czasie działo się też niezbyt przyjemnie. Ja miałam albo jakieś bardzo mocne stany depresyjne, albo nie wiedziałam, co dalej i lękałam się o moją przyszłość, o to, co przyniesie jutro. Albo kompletnie nie potrafiłam podjąć decyzji, czy wrócić, czy zostać, różne rzeczy. Albo po prostu było mi w życiu niesamowicie źle. Pierwszy przykład, który mogę wam powiedzieć, to taki najbliższy, to było 2019 chyba. Byłam wtedy na etapie zmiany pracy i bardzo ciężko mi szło znalezienie tej pracy. I ja byłam wtedy strasznie załamana, bo wszystkie decyzje, które do tej pory podjęłam na temat mojego życia, okazały się prowadzić donikąd. Ja miałam pewne rzeczy w ręku, ale w ogóle nie miałam jak ich użyć, gdzie je wprowadzić, gdzie co. I to było tak ciężko, naprawdę. Pamiętam, jechałam wtedy pociągiem na kolejne zajęcia do szkoły, którą nie wiedziałam, czy skończę, bo bardzo chciałam. Sprawiało mi to przede wszystkim przyjemność uczenie się tam, ale nie miałam perspektywy na to, że będzie mnie stać na kolejne czesne. Poza tym nie wiedziałam, czy będę miała czas, żeby faktycznie tam jeździć na weekendy. I ogólnie jakoś tak wszystko się nie za bardzo układało. I pamiętam, jechałam wtedy tym pociągiem i totalnie nie wiem skąd pojawiło mi się: ej, a jakbym tak stawiała tarota? To było... Miałam wtedy z tarotem jakąś tak przerwę właśnie. O nim totalnie zapomniałam, o istnieniu czegoś takiego jak tarot, chyba na 3 lata w międzyczasie. I nagle tak, a gdybym tak stawiała tarota? I słuchajcie, to nie jest tak, to nie jest związek przyczynowo-skutkowy. To nie jest tak, że sobie pomyślałam, a gdyby tarot i nagle wszystko zaczęło się układać. Ale autentycznie wtedy od razu, jak tylko pojawiła się ta myśl,
napisałam posta na Facebooku, powstała też zaraz potem fioletowa wróżka, nie, fioletowa wróżka powstała później, ale powstało moje powróże, nad którym się bardzo długo głowiłam i miałam tam jakąś taką wizję tego, to nie wyszło ogólnie za dobrze, ale gdzieś się na tym skupiłam. No i tak, to nie musi mieć związku, absolutnie nie. Ale wiecie, ta myśl właśnie, że hej, że ten tarot mam w sumie, no to może być fajne, to może być ciekawe, to może być dobre, to może mi pomóc się trochę podnieść z tego całego dołka, tak nadać mi jakiś tor moim działaniom. I nadało, nadało, bo nagle wszystko zaczęło się układać samo. I znalazłam nagle pracę, dostałam pracę, znaczy się, bo to już był czas, kiedy chodziłam na rozmowy kwalifikacyjne. Dostałam pracę, którą dalej bardzo dobrze wspominam. Poznałam nowych, fajnych ludzi. Dostałam niesamowity odzew na to moje pokazanie światu, że hej, ja tutaj mam tarota, może chcielibyście skorzystać. I ludzie po prostu naprawdę pozytywnie na to odpowiedzieli. I nagle poczułam znowu, gdzie jest moje miejsce w świecie. Dzięki temu zaczęłam właśnie dalej się rozwijać. I tak. Tak, tak, to nie musi mieć związku. To może być przypadek. Ale ja to postrzegam właśnie w ten sposób, że przypomniałam sobie o tym narzędziu, jakim jest tarot. Na nowo wprowadziłam je do mojego życia i pomogło mi to narzędzie poukładać rzeczy, poprowadzić je lepiej. Więc tak, u mnie to w ten sposób zadziałało. I chociażby dlatego, że zawsze jak ja tylko sobie przypomnę, jak tylko pozwolę sobie sięgnąć po te narzędzia ezoteryczne, w moim życiu dzieją się dobre rzeczy. Może nie jakieś spektakularne, tak? Czasami właśnie może to być, no na przykład trochę wcześniej rozpadł się mój związek. W momencie, kiedy ja powiedziałam na głos, hej, a wiesz co, ja stawiam tarota. A on był totalnie takim... To był człowiek, który jednak był po stronie takich większych sceptycyków, a wręcz nawet tych, co tarot to diabeł i nie, nie, nie. No i się rozpadło. No tak, wtedy płakałam, wtedy było mi źle. Myślałam, o rety, koniec świata. No ale czasami właśnie też musi być tak troszeczkę ciemniej, troszeczkę mroczniej. Coś musi się rozpaść, żeby mogło powstać coś. Więc tak to wyglądało u mnie. Po prostu. Nie boję się. Wiem, z czym zadzieram. Wiem, z czym mogę zadzierać. Wiem, z czym ludzie myślą, że może zadzieram, ale to tak po prostu nie działa. No, nie wiem, jak wam to po prostu tak dokładnie dobrze powiedzieć, żeby nie było, bo to nie jest, że ja nie chcę na przykład zadawać się z demonami, czy nie chcę, żeby mnie coś opętało, czy ja po prostu nie uznaję opętania, więc tak, nie wiem, mam jakiś mur. Nie, po prostu... Ja wchodzę jakby w zupełnie inne rzeczy, tak? Ja nie oddaję mojej duszy. Ja mam ją tutaj, ja mam swoje jestestwo, swoje życie. Ja za nie odpowiadam, to przede wszystkim. I czasami po prostu korzystam z pewnych narzędzi, żeby bardziej świadomie sobie to zarządzać tym. A nie po to, żeby szukać wsparcia, żeby szukać, komu ja mogę zawierzyć moje losy. Tu jestem ja, sobie tylko mogę. Mogę się zapytać o radę, o wsparcie. Na tej podstawie opowiedz mi o swoim doświadczeniu, co dla ciebie zadziałało, ale czy to zadziała dla mnie? To już muszę się zapytać, tutaj się łapię za jeli, za brzuch, żeby właśnie zapytać się jelit, które doskonale wiedzą, czy coś jest dla mnie, czy nie.